Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest Sylwester Ziemkiewicz, starosta Płocki. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa bardzo serdecznie. Panie starosto, Albertowi Einsteinowi przypisuje się słowa, że jeśli pszczoły wyginą, to ludzkości pozostaną zaledwie 4 lata istnienia. Czy właśnie to było powodem decyzji do takiego nietypowego zagospodarowania dachu budynku starostwa? Ja powiem tak, myślę, że tu Albert Einstein dość odważnie wypowiedział te słowa, natomiast miał dużo racji, jest dużo prawdy w tym, że pszczoły są bardzo potrzebne dla naszego ekosystemu, są to bardzo pożyteczne owady, które mają duży udział w wielu procentach żywności, która jest produkowana na świecie i to jest bezsprzeczne. Natomiast też warto podkreślić, że są to owady, które wymierają i dlatego też padła taka propozycja i taki pomysł, abyśmy właśnie na dachu Starostwa Powiatowego w Płocku uruchomili pasiekę i zagospodarowaliśmy w taki zielony sposób właśnie tą część naszego pokrycia dachowego. Zostały tam usadowione 4 rodziny pszczele. Są to takie łagodne pszczoły, od razu też podkreślę, że na pewno bez obaw. Natomiast idea jest taka, aby promować to, jakimi pożytecznymi owadami są, promować takie działania proekologiczne, prośrodowiskowe, też pokazywać, jak dużym problemem jest no, to, że te pszczoły właśnie wymierają, jak dużo wnoszą do naszego ekosystemu. Też w kolejnym etapie chcielibyśmy utworzyć takie łąki kwietne, a są tam takie przestrzenie przy parkingach, akurat jeżeli chodzi o starostwo powiatowe, po to, aby ta nasza powiatowa pasieka miała gdzie zdobywać pożywienie. I myślimy też nad dalszą rozbudową. Tak jak wspomniałem, są to 4 rodziny, bardzo łagodne, natomiast myślę, że pomysł jest jak najbardziej pozytywny, proekologiczny, prośrodowiskowy, a dodam, że te działania właśnie takie prośrodowiskowe są dla nas, dla samorządu powiatu płockiego jednymi z najważniejszych, dlatego z jednej strony już teraz uruchomiliśmy tą naszą powiatową pasiekę. Za chwilę powstanie pierwsza tężnia solankowa na terenie powiatu płockiego przy Zespole Szkół w Wyszogrodzie. To takie nasze kolejne zadanie prośrodowiskowe na ten rok, ale też chcielibyśmy we wrześniu zorganizować takie duże wydarzenie promujące ideę małej retencji i podkreślające, jak dużym problemem jest susza i w jaki sposób moglibyśmy walczyć z tymi niekorzystnymi zmianami naszego klimatu i będziemy chcieli takie przedsięwzięcie też w najbliższym czasie uruchomić. Także, jak wspomniałem chwilę temu, te działania prośrodowiskowe dotyczące naszego najbliższego otoczenia są dla nas szczególnie ważne. Staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne na takie przedsięwzięcie i chcielibyśmy w przyszłości jeszcze wiele takich zadań wspólnych z różnego rodzaju środowiskami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, czy też innymi samorządowymi organizacjami realizować i to dla nas też jest jeden z priorytetów. Mm-hmm. No tak, kwestia suszy to bardzo ważny temat. Widzieliśmy tutaj po lipcu, że tych opadów było bardzo mało, chociaż teraz mamy akurat tydzień deszczowy. To z tego, co wiem, rolnikom to niezbyt pomoże, bo teraz akurat jest okres żniw, więc te nawalne deszcze bardziej im chyba przeszkodzą niż pomogą. Zdecydowanie ta sytuacja, jeżeli chodzi o suszę, bardzo doskwiera rolnikom i mamy wiele opinii, że te opady przyszły za późno. Wprawdzie te żniwa, które przebiegały do tej pory pod kątem plonów nie były aż tak tragiczne, natomiast są ogromne obawy, jeżeli chodzi o odmiany okopowe, ziemniaki, buraki, kukurydze i tu rolnicy alarmują, że będzie ogromny problem i też taki ostatni czas w rolnictwie nie jest łatwy. Te rozmowy z rolnikami cały czas idą w tym kierunku, że jeszcze nigdy nie było tak niestabilnej sytuacji, jeżeli chodzi o rolnictwo. Duże są obawy o przyszłość, duże jest zaniepokojenie takim ogromnym
ogromnym zalewem, jeżeli chodzi o zboże za wschodniej granicy i może takim brakiem kontroli nad tym wszystkim, ponieważ rolnicy liczyli na taki system kaucyjny, który by w pewien sposób to usystematyzował, natomiast no, do tego nie doszło i to też miało duży wpływ na ceny zbóż na naszym wewnętrznym rynku, dlatego no, rolnicy mają wiele obaw, wiele wątpliwości o to, jak będzie wyglądała przyszłość. Do tego oczywiście dochodzi susza. Teraz te ulewne deszcze, które no, trochę przyszły za późno, bo już nie polepszą sytuacji plonów, natomiast przeszkadzają w tym, aby dokończyć te żniwa. Mm-hmm. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do pszczół. Kto będzie się nimi opiekował? Czy to pracownicy starostwa, czy z kimś współpracujecie? Współpracujemy z pszczelarzami, którzy są naszymi nauczycielami, prowadzą zajęcia w zespole szkół imienia Leokadii Bergerowej, ponieważ tam mamy też taki profil, gdzie są prowadzone zajęcia dotyczące pszczelarstwa. I też tam jest pasieka, także ta nasza powiatowa pasieka na dachu starostwa jest rozszerzeniem tej szkolnej pasieki i te osoby, które tam zajmują się tamtą pasieką, też wzięły pod opiekę naszą pasiekę znajdującą się na dachu starostwa. Chcielibyśmy również, aby ten miód, który no, będzie efektem pracy pszczół znajdujących się na dachu przy ulicy Bielskiej, był takim naszym produktem promocyjnym, promującym powiat płocki i myślę, że niedługo też takie gadżety się pojawią. Bardzo fajny temat. Ja mam nadzieję, że pozostali właściciele budynków w Płocku też wezmą z was przykład, bo te smutne powierzchnie, które są w tej chwili jako dachy, mogłyby przecież się zazielenić i stworzyć te tak potrzebną przestrzeń zieloną właśnie w mieście. Zdecydowanie do tego zachęcam. Wprawdzie mieliśmy też wiele pytań, no, gdzie będą, czym będą się żywić te pszczoły, które zostały ulokowane na dachu starostwa. Natomiast ja podkreślam, że przy ulicy Bielskiej znajdują się lipy, ale też będziemy chcieli właśnie te tereny zielone jeszcze powiększać wokół po to, aby te pszczoły miały gdzie funkcjonować i zachęcam zdecydowanie do tego, aby kolejni właściciele obiektów znajdujących się nieopodal też poszli za tym naszym przykładem i taką inicjatywę u siebie wdrożyli. Mhm. Od ochrony planety przechodzimy do niestety jej niszczenia. Oczywiście mam tutaj na myśli sprawę składowiska odpadów w Nowym Miszewie, na którym 27 lipca wybuchł pożar. No, tym razem na szczęście skończyło się, powiedzmy, pozytywnie, bo dość szybko udało się strażakom ogarnąć ten płomień, ugasić pogorzelisko. Natomiast nie da się ukryć, że to jest sytuacja, która bardzo niepokoi okolicznych mieszkańców, bo no, tym razem akurat płynęły odpady zmieszane, ale wiemy dobrze, że tam są odpady różnego typu. Co dzieje się w sprawie tego składowiska obecnie? Jakie dalsze kroki można tutaj przedsięwziąć? Zdecydowanie ten pożar to była jedna z trudniejszych sytuacji w ostatnim czasie w powiecie płockim i myślę, że samo składowisko budzi wiele obaw wśród całego naszego społeczeństwa powiatowego, ale w szczególności wśród mieszkańców z terenu Miszewa. Ja podkreślę, że to składowisko tam funkcjonuje od około 20 lat. Najpierw były zbierane odpady segregowane, w ostatnim czasie odpady zmieszane i to działalność tego składowiska tak jakby nie należy do kompetencji naszych powiatowych, nadzór nad tym składowiskiem. Natomiast wiele sygnałów docierało do mnie odnośnie no, przybywania tam odpadów. Otrzymywaliśmy materiały, zrobiliśmy wizję lokalną i na podstawie zebranych informacji zdecydowałem o złożeniu doniesienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. No, kilka dni temu doszło do tego pożaru. Na szczęście skończyło się to tylko na takiej skali zniszczeń, można powiedzieć, że niedużych, ale tu wielkie podziękowania należy skierować do strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, do druhów strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych, bo to dzięki takiemu szybkiemu, zdecydowanemu działaniowi ten pożar się nie rozprzestrzenił. I też wielkie słowo uznania dla mieszkańców, ponieważ
tu widać, że mieszkańcy są bardzo zdeterminowani, są bardzo zorganizowani, pokazują takie obywatelskie podejście i naprawdę bardzo mocno zabiegają o to, aby takie składowisko odpadów przestało funkcjonować właśnie tu w miejscowości Miszewo na terenie powiatu płockiego, ale warto też dodać, i to ja mam takie odczucia, że ta sytuacja pokazała nam, jak ogromnym problemem są odpady w całym kraju, ponieważ to nie jest jednorazowa sytuacja, takich miejsc jest wiele, też w wielu miejscach dochodzi do pożarów i można powiedzieć, że problemów jest kilka. Ja pozwolę sobie tylko o kilku wspomnieć. Pierwsza sprawa dotyczy tego, że już od samego początku drogi samorząd najpierw na szczeblu gminnym wydaje decyzję środowiskową, konsultuje z innymi instytucjami, potem samorząd powiatowy wydaje decyzję na przetwarzanie odpadów i te samorządy, jeżeli mają złożone dokumentacje, jeżeli wniosek jest kompletny, sprawdzony, wszystko prawidłowo, to po prostu muszą wydać te decyzje. No właśnie, to podkreślmy, bo my w przestrzeni medialnej słyszymy, no starosta wydał pozwolenie na taką działalność, ale starosta tak naprawdę nie może odmówić, jeżeli wszystkie dokumenty są kompletne i prawidłowo złożone. Zawsze pierwszą instancją jest gmina, która wydaje decyzję środowiskową, następną jest starostwo i obie te instytucje, jeżeli cała procedura jest poprawnie przeprowadzona, jeżeli wniosek jest kompletny, no po prostu muszą wydać odpowiednie pozwolenia. W tej sytuacji akurat Miszewa, to jeszcze w 2018 roku doszło do zmiany przepisów ustawy o odpadach, gdzie kompetencje nad taką skalą działalności przejął Urząd Marszałkowski oraz kontrolę prowadzi Mazowiecki Inspektor Ochrony Środowiska, ale problem jest, to faktycznie problem jest, ponieważ samorządy często, czy lokalne społeczności tak naprawdę zostają same z problemem, ponieważ są wydane te wstępne zgody. Nierzetelny, tak pozwolę sobie nazwać, przedsiębiorca prowadzi działalność i pomimo zgód na określone rodzaje odpadów, wozi inną skalę odpadów i inne rodzaje odpadów i tak odpadów w danym miejscu przybywa. WIOŚ kontroluje daną sytuację, nakłada karę, przedsiębiorca się odwołuje i wozi w międzyczasie. Czyli to pokazuje pewne luki prawne, pewien brak może systemowego podejścia w tej sytuacji i myślę, że jest potrzeba zmiany przepisów, aby takie przedsięwzięcia były objęte szczególnym nadzorem, szczególnym prowadzeniem postępowań od samego wydania pozwolenia do też dalszą kontrolę, czy też wstrzymywanie działalności, ponieważ widzimy do jakich to sytuacji takich naprawdę trudnych prowadzi, a na końcu drogi może być tak, że to lokalny samorząd, ten najbliższy mieszkańcy będzie obciążony kosztami dotyczącymi usunięcia tych odpadów. A te koszty są ogromne. Ja jestem przekonany, że to są koszty wielomilionowe i przecież samorządu nie stać na coś takiego, ale i dlaczego na przykład samorząd, czy tak naprawdę to mieszkańcy, bo to mieszkańcy płacą podatki i stąd samorząd ma środki, dlaczego to mieszkańcy lokalnej społeczności mają płacić za to, że jakiś nierzetelny przedsiębiorca wzbogacił się na odpadach. I tu widzę kolejny taki obszar, w którym powinno dojść do zmian systemowych, zmian finansowych, być może powołanie pewnego funduszu finansowego, który by pomagał przy usuwaniu takich składowisk odpadów, ale też i nowego systemu prawnego, który by ujednolicił te wszystkie przepisy, tak aby nierzetelni przedsiębiorcy nie korzystali z luk prawnych i nie wykorzystywali powiedzmy jakoś braku spójnych przepisów i tego, co dzieje się pomiędzy urzędami, bo problem jest ogromny i tu to zadziało się w Miszewie, ale to dzieje się też w wielu miejscach w Polsce. Tak, właściwie w całej Polsce. Zdecydowanie tak. I ja jestem szczególnie taki uwrażliwiony na tą sytuację z tego względu, że kilka lat temu też miałem do czynienia z taką sytuacją, podobną sytuacją, też składowisko odpadów, gdzie przedsiębiorcy wykorzystywali luki w prawie i się w ramach tego poruszali. Dlatego takie problemy będą wracały i bez systemowych rozwiązań myślę, że nie uda nam się rozwiązać tego problemu z odpadami, ale to
też jest nie jedyna sytuacja, bo ja znam kilka gmin, kilku samorządowców, gdzie na przykład podrzucono odpady i to są różne odpady, w tym niebezpieczne, i to też niestety potem spada na samorząd. Mhm. One zostały gdzieś w nocy zostawione, beczki nie wiadomo z czym, i koszt usunięcia tych odpadów spoczywa na samorządzie, czyli tak jak mówię, na mieszkańcach, a to też są koszty wielomilionowe, i uważam, że tak nie powinno być. Powinny być prowadzone rozwiązania systemowe, odgórne, które by ułatwiły i dały taki szczególny nadzór nad tego rodzaju przedsięwzięciami, bo widzimy, do czego to prowadzi. Natomiast ja podkreślę, że pomimo tego, że te kompetencje spoczywały na innych instytucjach, to jako gospodarz ziemi płockiej po tych sygnałach od mieszkańców, po tych materiałach, jakie zebraliśmy, zgłosiłem sprawę do prokuratury, też zgłosiłem sprawę do innych instytucji, do służb, żeby każdy w ramach swoich kompetencji zajął się tą sytuacją, jak również nasz nadzór budowlany stwierdził tam samowolę i nałożył też kary na tą spółkę, która tam działała. Mam nadzieję, że ta sytuacja też doprowadzi do tego, iż te postępowania, które się toczą, zarówno prowadzone przez WIOŚ, jak i Urząd Marszałkowski, dotyczące wstrzymania i cofnięcia tego pozwolenia na budowę, zakończą... Czy decyzji na prowadzenie działalności generalnie? Tak, decyzje na prowadzenie działalności zostaną zakończone jak najszybciej, po to, żeby formalnie ta firma już nie mogła funkcjonować w tym miejscu. Natomiast kolejnym problemem będzie usunięcie tych odpadów i koszt usunięcia tych odpadów, bo ja spodziewam się tego, że przy wezwaniu tej firmy do usunięcia, i oczywiście w pierwszej kolejności oni powinni to sfinansować, okaże się być może tak, jak to było kilka lat temu w przypadku tej innej lokalizacji, o której wspomniałem, że ta firma nie była w stanie tego sfinansować i potem spada to niestety na samorząd. Mhm. Tutaj wydaje mi się, że problemem w przypadku Nowego Miszewa jest czas właśnie wydania tych decyzji, o których pan wspomniał, bo mieszkańcy zaczęli interweniować już 2 lata temu. I jak widzieliśmy zdjęcia od mieszkańców, to właśnie w ciągu tego ostatniego czasu ten teren drastycznie się zapełnił i zaczęło to przywozić tam odpady, których praktycznie już nie segregowano, tylko właśnie to nie... Zmieszane, tak. Tylko już były te odpady zmieszane, które... Powstały ogromne hałdy na tym terenie. Zdecydowanie tak, i na mnie zrobiło też ogromne wrażenie te materiały zdjęciowe, które otrzymałem, porównując powiedzmy maj, kwiecień, luty, tak. Styczeń, to widać było, że z każdym miesiącem tych odpadów przybywa, są to odpady zmieszane. Mieliśmy informację z WIOŚ-u, że działalność jest wstrzymana, a odpadów przybywało. Mhm. Dlatego też była tu decyzja z naszej strony o zgłoszeniu sprawy do prokuratora. Wiemy też, że inne instytucje wcześniej już też takie zawiadomienia pozgłaszały, bo było widać gołym okiem, że dzieje się tam coś niedobrego. Natomiast też zdaję sobie sprawę z tego, iż mieszkańcy liczą na to, że te postępowania, czy prowadzone przez WIOŚ, czy Urząd Marszałkowski, zakończą się jak najszybciej. Ja ich rozumiem, bo mają takie wysypisko w sąsiedztwie, tak, ono jest newralgiczne, powoduje jakieś zagrożenie. Natomiast ja też znam takie sytuacje właśnie z historii i wiem, że instytucje muszą przeprowadzić każde postępowanie, każdą procedurę bardzo dokładnie, wnikliwie, i nie może być żadnej wątpliwości, żeby nie można było zaskarżyć. Dokładnie, nie może być żadna wątpliwość i nie może być dany żaden argument, który pozwoliłby potem tej drugiej stronie na zaskarżenie tego wszystkiego. Także myślę, że to jest też tutaj gdzieś tam, powiedzmy, jakąś podstawą, jeżeli chodzi o prowadzenie tak długie tych postępowań. Ja tylko zastanawiam się, że jeżeli firma, która otrzymuje tak ogromne kary finansowe, nie wstrzymuje swojej działalności, nie przejmuje się tym, co nakazuje MWOŚ, to czy w przypadku cofnięcia decyzji w ogóle się do tego zastosuje? Bo wydaje mi się, że nie jest to firma, która chce rzetelnie działać i faktycznie segregować odpady, żeby było ich mniej, tylko po prostu zarabia na tym, że te śmieci są tam zwożone. Ale tak jak pan wspominał, to raczej potrzebujemy tutaj rozwiązań systemowych, ogólnych dla całej Polski, bo jest to problem, który zaczyna nam chyba zagrażać. Zdecydowanie tak, jest to problem ogólnokrajowy, który myślę, że dla całego naszego społeczeństwa jest dużym zagrożeniem. I tak jakby cofnięcie, wstrzymanie tych decyzji, to jest początek kolejnego etapu działań w tym miejscu, działań dotyczących wywiezienia tych odpadów.
Bo to my mówimy cały czas o zamknięciu takiej formalnej możliwości funkcjonowania, a tak naprawdę myślę, że najważniejsze to, o czym powinniśmy zacząć rozmawiać i już podejmować dalsze działania, to to, skąd wziąć środki finansowe na to, aby te odpady zniknęły z Miszewa. No, a zniknąć muszą na pewno, bo pojawiające się tam szczury, karaluchy i innego rodzaju robactwo na pewno nie jest fajnym towarzystwem dla mieszkańców. Zdecydowanie jest to powoduje zagrożenie epidemiologiczne. Przechodzimy do ostatniego tematu, w związku z tym, że mamy już ponad połowę wakacji za nami. Jak idą inwestycje w powiecie płockim? Czy wszystko idzie zgodnie z planem? Są to bardzo pracowite wakacje w powiecie płockim, tych inwestycji drogowych, bo takie głównie realizujemy w tym roku. Jest bardzo dużo, jest to skala około 40 milionów złotych, a kolejne środki też mamy zabezpieczone, czy gdzieś tam w perspektywie do pozyskania, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe. Wszystko idzie zgodnie z planem. Niektóre inwestycje kończymy, takie jak budowa drogi Blichowo-Bulkowo, czy też jak budowa ronda w Białej, które już najbliższą sobotę będzie oddane do użytkowania i użytkownicy ruchu drogowego będą mogli już skorzystać z tego ronda. Na niektóre inwestycje podpisujemy umowy, takie jak modernizacja drogi w Orszymowie, przebudowa skrzyżowania w Woźnikach, modernizacja drogi w Miszewie. Na niektóre ogłaszamy przetargi, jak modernizacja drogi w Gromicach, jak droga powiatowa od ronda Wójcika w Korzeniu do Szczawina Kościelnego, Lipińskie, droga w Lipiankach. Budujemy też, remontujemy, jak chodnik w Rębowie. I tych inwestycji jest naprawdę ogrom i to można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że są to inwestycje, które są i będą prowadzone na terenie całego powiatu płockiego. Inwestycje drogowe poprawiające przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców powiatu płockiego, poprawiające komfort jazdy, ale też i rozwijające nasz teren, ponieważ też doskonale wiemy, że dobra infrastruktura drogowa to atrakcyjność danego terenu, chęć osiedlania się, czy też instalowania, jeżeli chodzi o jakiegokolwiek różnego rodzaju działalności. Także takie działania prowadzimy. Nie boję się użyć sformułowania i to często powtarzam, że są to historyczne inwestycje w powiecie płockim, ponieważ nigdy tak dużej skali nie było. Tak jak wspomniałem, 40 milionów mamy już zagwarantowane, rozdysponowane na te różnego rodzaju inwestycje. 70 milionów mamy już w przyszłym roku wprowadzone też na dużą inwestycję Goszlice, Leszczyn, Zagroba, Przeciszewo, Zagroba, Mikołajewo, Opatowiec i staramy się pozyskać kolejne środki zewnętrzne. Między innymi składamy wnioski na modernizację drogi Pionczyn-Włóki, na modernizację drogi Bodzanów-Maławieś, na modernizację ulicy Imielnickiej. To jest też taka ulica, o którą wiele osób dopytuje, czyli ulicy, która wychodzi z miasta Płock i dalej wchodzi w powiat płocki. Także tych inwestycji jest i będzie bardzo dużo, to mogę gwarantować. Trzymamy w takim razie kciuki za to, żeby te deszcze, które są tak potrzebne ziemi, roślinności, nie przeszkodziły w realizacji tych planów. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz. Dziękuję bardzo.